Rozdział piętnasty Próba raflesa. Kiedy się obudziłem, w wieży było oślepiające światło dnia, a mała scena była dla mnie sporym zaskoczeniem. W ciemności wydawała się znacznie większa. Przypuszczam, że powierzchnia podłogi miała około dwunastu stóp kwadratowych, ale z jednej strony była ograniczona przez studnie i balustrady drewnianych schodów spokoju poniżej, z drugiej przez prycze statku a naprzeciwko przez szafkę, na której leżałem. Co więcej, cztery ściany, a raczej cztery trójkąty dachu, nachylały się tak ostro do wierzchołka wieży, że pozostawiały wewnętrzny margines, w którym niewiele dorosłych osób mogło stać wyprostowanych. Okna z otworami strzelniczymi zasnute były szmatami z pajęczyny usianej martwymi muchami. Najwyraźniej nie były otwierane od lat. Jeszcze bardziej przygnębiające było to, że nie wolno było ich otwierać. Człowiek był wdzięczny za tak niewielką ilość stosunkowo czystego powietrza, które wpadało po otwartych schodach z piętra niżej, ale w świeżości poranka drżało się na myśl o atmosferze tego stęchłego i dusznego schronienia w upalny letni dzień. A jednak ani rozmiar. Ani zapach tego miejsca, ani żaden inny element krajobrazu nie był nawet w połowie tak niepokojący czy fantastyczny, jak pojawienie się moich dwóch towarzyszy. Rafles. Nie całkiem na szczycie schodów, ale na tyle blisko, że mógł zwisać nad balustradą i lewy, zajmujący pryczy na statku, byli rzeczywiście zaskakującymi postaciami dla oka wciąż zamroczonego snem. Rafles miał paskudne rozcięcie od lewego nozdrza do kącika ust, zmył krew z twarzy, ale ciemna i gniewna smuga pozostała, by podkreślić jego niezwykłą bladość. Lewy wyglądał na zmiętego i rozpustnego, zwiotczałego i słabo zniedołężniałego, ale w jego ognistych oczach migotały ostatnie siły witalne. Był groteskowo opatulony szkarłatną chustą, spod której wystawały kajdanki na jego podwójne pięści. Kawałek cienkiej liny przymocowywał kajdanki do kołka, na którym wisiały też jego płaszcz i kapelusz, a z drugiego końca chusty zwisał dłuższy kawałek, który, jak teraz zauważyłem, był podartą czerwoną chorągiewką. To doprowadziło do odkrycia, że ja sam spałem w uniony Jack i zwróciło mój wzrok na upiorną twarz Raflesa, który już uśmiechał się do mnie. Podobała ci się noc pod płótnem, bany? W takim razie możesz wstać i zaprezentować swoje barwy więźniowi na pryczy. Nie musisz się go bać, bany. To taki diabel nietwardy klient, że musiałem go zakuć w kajdany. Ale nie może powiedzieć, że nie dałem mu wystarczającej ilości liny, bo ma jej pod dostatkiem, co bany. Zgadza się, powiedział Lewy z gorzkim warknięciem. Doprowadzić człowieka do upadku przez nieuczciwą grę. A potem wytrzeć o niego buty. Przykleiłbym się jak baranek, gdybyś tylko dał mi tego drinka. I wtedy właśnie, gdy podniosłem się na nogi i otrząsnąłem z fałdów uniony Jack, zobaczyłem nieotwarty kufel szampana stojący przy balustradzie na widoku pryczy. Przyznaję, że sam spojrzałem na niego z tęsknotą, ale Rafles był nieugięty zarówno wobec przyjaciela, jak i wroga i tylko skinął na mnie, bym zszedł za nim po drewnianych schodach, w ogóle nie odpowiadając lewemu. Z pewnością uważałem za ryzykowne pozostawienie tego godnego człowieka na chwilę bez nadzoru, ale nie na dłużej. Pomieszczenie na dole było wyposażone w wannę i umywalkę, które Rafles wskazał mi, nie schodząc na sam dół. W tym samym czasie podał mi nieświeże resztki kanapek zabranych z lewem z jego domu. Obawiam się, że będziesz musiał je umyć przy tym kranie, powiedział. Biedny diabeł skończył to, co zostawiłeś o świcie, poza tym, że zrobił dziurę w mojej piersiówce, ale nie może lub nie chce zjeść ani kęsa. A jeśli tylko stanie przed sądem i przyjmie wyrok, jak mężczyzna, myślę, że może dostać drugi kufel do swojego piekielnego policzka. Proces i wyrok. Wykrzyknąłem. Myślałem że zamierzasz zatrzymać go dla okupu. Nie bez uczciwego procesu, mój drogi bany, powiedział Rafles z naganą w głosie. Musimy usłyszeć, co ten stary wacek ma do powiedzenia, kiedy już usłyszy, co ja mamy mu do powiedzenia. Więc wsadź głowę pod kran, kiedy już zjesz swoją przekąskę, bany, nie dorówna to kąpieli, jaką miałem po powrocie łodzią, kiedy ty i Szylo szybko zasnęliście, ale to wszystko na co masz czas, jeśli pragniesz usłyszeć, jak otwieram swoją sprawę. I otworzył ją przed samym sobą, jako sędzia i obrońca w jednym, siedząc na szafce jak na ławce, w chwili, gdy ponownie pojawiłem się w sądzie. Więźniu na pryczy, zanim sformułujemy zarzuty przeciwko tobie, lepiej zajmijmy się twoją ostatnią prośbą o drinka, złożoną w tym samym oddechu. Co niedorzeczna skarga na nieuczciwą grę. Prośba ta została złożona i spełniona już więcej niż raz tego ranka. Tym razem została odrzucona. Picie było twoją zgubą, więźniu na pryczy. To właśnie picie wymaga corocznego oczyszczania w klalspadzie, a jednak w ciągu tego dnia od tego karcącego doświadczenia przychodzisz przede mną, nie wiedząc, gdzie jesteś ani jak się tu dostałeś. To nie była łyski, mruknął lewy. Marszcząc brwi. To było coś innego, o czym jeszcze usłyszysz, to była nieuczciwa gra i jeszcze za nią zapłacisz. Nie ma bólu głowy w beczce mojej whisky. Cóż, wznowił Rafles, twój szampan jest na równie wysokim poziomie, a oto kufel najlepszego, który możesz otworzyć dla siebie, jeśli tylko wykażesz się rozsądkiem, zanim z tobą skończę. Ale nie ruszyłaś w dalszą drogę, mówiąc o nieuczciwych zagraniach tak, jakby wszystkie były po jednej stronie, a najbardziej nieuczciwe z nieuczciwych nie po twojej. Będzie Pan tylko utrudniał pracy sądu. Jesteś oskarżony o wymuszenia i nieuczciwe praktyki we wszystkich swoich transakcjach, oszukiwanie i wprowadzanie w błąd swoich klientów, próby oszukiwania i zdradzania swoich przyjaciół oraz łamanie wszystkich zasad cywilizowanej przestępczości. Nie jest pan proszony o przyznanie się do któregokolwiek z tych zarzutów, ponieważ ten sąd nie przywiązuje najmniejszej wagi do pańskiego przyznania się do winy. Albo, jeśli chcesz, kontynuował Rafles, mrugając do mnie, możesz być reprezentowany przez adwokata. Jestem pewien, że mój uczony przyjaciel z dumą podejmie się pańskiej obrony jako doker, a może powinienem powiedzieć, Bunkrowiec, panie Bany. Rafles roześmiał się tak szelmowsko, jak prawdziwy sędzia z prawdziwego dowcipu sądowego, a ja przyłączyłem się do niego tak hałaśliwie, że w jednej chwili zostałem zdegradowany z pozycji głównego obrońcy do pozycji zwykłego obywatela. Jeśli usłyszę więcej śmiechu, powiedział Rafles, opuszczę salę. To potworne, że ludzie przychodzą tu do sądu i zachowują się jak w teatrze. Lewy leżał ze skrzywioną żółtą twarzą i zamkniętymi czerwonymi oczami, ale teraz otworzyły się one jak płomienie, a suche usta wypluły na szafkę serdeczne przekleństwo pod adresem sędziego. Uważaj na siebie, powiedział Rafles. Obraza sądu nic ci nie da, wiesz o tym. A co dobrego przyniesie ci ta cała głupota? Mów, co masz do powiedzenia przeciwko mnie i niech cię diabli? Obawiam się, że niestety mylisz naszej funkcję, powiedział Raffles, kręcąc ze współczuciem głową. Ale jeśli chodzi o Twoje pierwsze napomnienie, postaram się uwierzyć Ci na słowo. Jest Pan pożyczkodawcą handlującym m.in. na Jermyn Street, S.T. James, pod pseudonimem i tytułem Daniel Lewy. Wygląda na to, że to moje nazwisko. Mogę w to uwierzyć, odparł Rafles. I jeśli mogę tak powiedzieć, panie lewy, szanuję pana za to. Nie nazywa się pan MacGregor ani montkomery. W ogóle nie pływa pan pod fałszywymi barwami. Ma pan czaszkę z krzyżem Daniela Lewego i jest to jeden z elementów, które odróżniają pana od bandy lichwiarzy i stawiają w klasie samej dla siebie. Niestety, inne punkty nie są tak wiarygodne. Jeśli jesteś bardziej bezczelny niż większość, -Jesteś też bardziej pozbawiony skrupułów, jeśli latasz w wyższej grze. Schodzisz na niższe uniki. Możesz być największym żyjącym człowiekiem w swojej pracy. Z pewnością jesteś największym złoczyńcą. Ale teraz mam do czynienia z większym powiedział lewy, zmieniając pozycję i zamykając szkarłatne oczy. Możliwe powiedział rafles, wyciągając długą kopertę i rozkładając arkusz papieru. Ale pozwól, że przypomnę ci o kilku twoich sprawdzonych łotrostwach, zanim zaczniesz strzelać do moich. W zeszłym roku trzy z twoich wielkich umów zostały odrzucone przez prawo jako trudne i nieuzasadnione, ale co roku masz takie przypadki i w najlepszym razie warunki są modyfikowane na korzyść twojego nieszczęsnego klienta. Ale to tylko wyjątek, który stanie w obliczu muzyki sądów i prasy, a ty myślisz o ogólnej ucieczce. Wolisz ludzi takich jak wikary z Lincolnshire, którego rok wcześniej zapędziłeś do przytułku. Pielęgnujesz pamięć o siedmiu biednych diabłach, których doprowadziłeś do samobójstwa w latach 1890-1894. Ten rodzaj płaci najdalej przed długiem wobec natury. Przywiązujesz wielką wagę do zubożałej szlachty i arystokracji, którzy zatrzymują się u ciebie, gdy nadchodzi najgorsze. I zapewniają sobie wytchnienie w zamian za wprowadzenie do ich kumpli. Żadna ryba nie jest za duża na twoją sieci i żadna nie jest za mała. Od jego wysokości schadki tego biednego małego budowniczego z Bromley, który poderżnął ci gardło. Przestań. Zawołał lewy w przypływie bezsilnej wściekłości. Jak najbardziej, powiedział Raffles, wkładając papier do koperty. Przyznaję, że to paskudny ładunek dla duszy jednego człowieka, ale musisz zauważyć, że najwyższy czas, by ktoś pokonał cię w Twojej własnej bestialskiej grze. To stek bzdurnych kłamstw, odparł lewy, a jeszcze mnie nie pokonałeś. Trzymaj się faktów, które znasz, a potem powiedz mi, czy Twoje cenne garlandy same nie sprowadziły na siebie kłopotów. Z pewnością tak, odpowiedział Rafles. Ale to nie twoje traktowanie garlandów doprowadziło cię do takiego stanu. Więc co o co chodzi? Twoje traktowanie mnie, panie Lewy. Przeklęty oszust jak ty. Jednak jestem stroną całkiem konkretnej umowy i osobą zdyskredytowaną tylko w odniesieniu do tej umowy. A reszta? Powiedział pożyczkodawca, duwiąc słabo. Wiem o tobie więcej niż przypuszczasz. Powinienem to ująć odwrotnie, odparł Rafles, uśmiechając się, ale obaj zapominamy o sobie, więźniowie na pryczy. Uprzejmie informuję, że pański proces został wznowiony, a dalsza pogarda nie pozostanie bezkarna. Przed chwilą wspomniałeś o moich nieszczęsnych przyjaciołach. Powiedziałeś, że sami byli sprawcami swoich nieszczęść. Można to powiedzieć o wszystkich. Którzy kiedykolwiek znaleźli się w pańskich szponach. Przyciskasz ich tak mocno, jak pozwala ci na to prawo, a w tym przypadku nie widzę, jak prawo miałoby się wtrącać. Więc sam się wtrącam, w pierwszym przypadku tak katastrofalnie, jak tylko chcesz. Zrobiłeś to, wykrzyknął lewy z błyskiem w rozpalonych oczach. Doprowadziłeś sprawy do końca to wszystko, co zrobiłeś. Wręcz przeciwnie, doszliśmy do porozumienia, które nadal obowiązuje, powiedział znacząco Rafles. Zwrócisz mi pewien weksel na trzynaście tysięcy funtów, wzięty w zamian za pożyczkę w wysokości dziesięciu tysięcy, a także zobowiążesz się do pozostawienia kolejnych piętnastu tysięcy na hipotece przynajmniej przez kolejny rok, zamiast zajmować nieruchomość, jak groziłeś i miałeś prawo zrobić w tym tygodniu. To była twoja strona umowy. Dobrze, powiedział Lewy, a kiedyś się z tego wycofałem? Moją stroną, kontynuował Rafles, ignorując tę interpolację, było zdobycie hakiem lub oszustem pewnego listu, którego, jak twierdzisz, nigdy nie napisałeś. W rzeczywistości miał on być zdobyty tylko oszustwem. Aha. Mimo to udało mi się go zdobyć. Przyniosłem ci go wczoraj wieczorem do domu, a ty natychmiast go zniszczyłeś, po tak paskudnym ataku, jaki jeden człowiek kiedykolwiek przypuścił na drugiego. Rafles uniósł się gniewem, górując nad leżącym na ziemi więźniem, zapominając o udawanym procesie, martwy nawet dla humoru, który sam wprowadził do wystarczająco ponurej sytuacji, ale dość przerażająco żywy dla aktu zdrady i przemocy. Który doprowadził do tej sytuacji I muszę powiedzieć, że lewy wyglądał nie mniej żywo na swój własny ogrom Drżał w swoich więzach z poczuciem winy Dziwnym do zaobserwowania o tak okrutnego brutala I to było coś bliskiego kwakania Gdy jego głos doszedł do następnego punktu Wiem, że to było złe, przyznał biedny diabeł Bardzo tego żałuję, jestem tego pewien ale nie powierzyłbyś mi mojej własnej własności, a to i picie razem sprawiły, że oszalałem. Więc w końcu przyznajesz się do wpływu alkoholu? Och, tak. Musiałem być pijany jak sowa. Wiesz, że sugerowałeś, że cię odurzyliśmy? Nie na poważnie, panie Rafles. Zbyt dobrze znałem ten nieświeży smak. To musiała być najlepsza część butelki, jaką wypiłem, zanim zszedłeś na dół. W trosce o to, bym był cały i zdrowy, właśnie tak z listem. Nigdy nie śniło ci się, że oszukujesz mnie, dopóki nie zawahałam się, czy pozwolić ci się nim zająć. Ani przez chwilę, mój drogi Raflesie. Rafles wciąż stał na swoim ostatnim centymetrze pod wierzchołkiem wieży, a jego głowa i ramiona były odbiciem wspinającego się promienia słońca pełnego niespokojnych centek. Z balustrady nie mogłem dostrzec jego miny, a jedynie jej wpływ na dana lewy ego, który najpierw uniósł zakute w kajdany ręce w obłudnym proteście, a potem opuścił je, jakby to była zła robota. Dlaczego więc powiedział Rafles? Kazałeś mnie obserwować niemal od chwili, gdy rozstaliśmy się w Albany w zeszły piątek rano. Obserwowałem cię, wykrzyknął drugi z prawdziwym przerażeniem. Dlaczego miałbym to robić? To musiała być policja. To nie była policja, choć bandyci robili wszystko, co w ich mocy, by wyglądać, jakby nią byli. Tak się składa, że jestem zbyt dobrze zaznajomiony z obiema klasami, by dać się zwieść. Twoi koledzy czekali na mnie w Lord's, ale nie miałem trudności z pozbyciem się ich, gdy wróciłem do Albany. Nie sprawiali mi więcej kłopotów aż do zeszłej nocy, kiedy wpadli na moje ślady w Grace Inn w przebraniu dwóch pospolitych, niskich detektywów, o których, jak sądzę, już Ci wspominałem. Powiedziałeś, że zostawiłeś ich tam w ich chwale. To było chwalebne z mojego punktu widzenia, a nie ich. Lewy z trudem przyjął mniej zgarbioną postawę. Dlaczego sądzisz, powiedział, że to ja na ciebie nałożyłem ten zegarek? Nie sądzę, odparł Rafles. Ja wiem. A skąd? U diabła, wiesz? Rafles odpowiedział powolnym uśmiechem i jeszcze wolniej potrząsnął głową. Naprawdę nie może mnie pan prosić, żebym wszystkich zdradził, panie lewy. Pożyczkodawca złożył przysięgę z czystego niedowierzania, ale powstrzymał się i spróbował jeszcze jednego pytania. A jak pan sądzi, jaki miałem cel w obserwowaniu pana, jeśli nie zapewnienie panu bezpieczeństwa? Mogło chodzić o to by mieć podwójną pewność co do listu, a przy okazji ograniczyć wydatki, uderzając mnie w głowę i zabierając skarb z mojej osoby. To był sprytny pomysł, więzień na pryczy. Nie powinienem być zły tylko dlatego, że się nie udało. Moje wyrazy uznania, zwłaszcza za to, że wymyśliłeś swoich wariatów na dość niekorzystny obraz prawdziwego detektywa. Gdyby padło na mnie i chodziło o moją wolność albo o pański list, dobrze pan wie, co bym puścił. Ale lewy opadł z powrotem na poduszkę ze złożonej flagi, a czerwony chorąży nad nim bulgotał i unosił się w bezsilnych paroksyzmach. Powiedzieli ci, musieli ci powiedzieć, wycedził przez zęby. Zdrajcy, przeklęci zdrajcy. To chwytliwa skarga, panie lewy. Powiedział rafles, zwłaszcza, gdy starsi i lepsi sami jej ulegają. Ależ to kłamcy, zawołał lewy, ponownie zmieniając pozycję. Nie widzisz, jacy z nich kłamcy? Kazałem im cię pilnować, ale dla twojego dobra, jak ci właśnie mówiłem. Bałem się, że coś ci się stanie, a oni byli tam po to, by tego dopilnować. Widzisz ich, grę? Musiałem wziąć skunksy w tajemnicę, mniej więcej, a oni zagrali podwójnie na nas obu. Mieli na myśli spakowanie listu od ciebie, by mnie nim szantażować, o to im chodziło. Oczywiście, kiedy im się to nie udało, podrzucali ci każdą bzdurę. Ale to była ich gra. Musisz sam zobaczyć, że to nigdy nie mogło być moje, Rafles, i wypuść mnie z tego, jak dobrego człowieka. Czy to jest twoja obrona? Zapytał Rafles, wracając na swoje miejsce na ławie oskarżonych. Czyż nie twoja własna? Zapytał z kolei drugi, z niecierpliwością pozbywając się wszelkiej urazy ze swojego zachowania. Czy obaj nie zostaliśmy zaatakowani przez tych dwóch żaków? Oczywiście żałuję, że kiedykolwiek im zaufałem, a ty miałeś rację, służąc mi tak, jak to zrobiłeś, gdyby to. Co ci powiedzieli. Było prawdą, ale teraz widzisz, że to wszystko było stekiem kłamstw, to z pewnością najwyższy czas przestać traktować mnie jak wściekłego psa. Więc naprawdę zamierzasz stać po stronie pierwotnych ustaleń? Zawsze tak było, oświadczył nasz jeniec. Nigdy nie miałem najmniejszego zamiaru robić czegokolwiek innego. Więc gdzie jest pierwsza rzecz, którą mi obiecałeś w zamian za to, co zniszczyłeś zeszłej nocy? Gdzie jest weksel pana garlanda? W moim kieszonkowym notesie, który mam w kieszeni. Na wypadek, gdyby doszło do najgorszego, mruknął Rafles w chytrym komentarzu, rzucając mi ukradkowe spojrzenie. Co takiego? Nie wierzysz mi. Zrobię to w tej chwili. Jeśli tylko zdejmiesz mi te przeklęte rzeczy z nadgarstków. Wiesz, że teraz nie ma dla nich usprawiedliwienia. Rafles potrząsnął głową. Wolałbym się jeszcze nie narażać w zasięgu twoich surowych pięści, więźniu. Ale mój szeryf wydobędzie od ciebie banknot, jeśli tam jest. Był tam, w spuchniętym kieszonkowym notesie, który zastąpiłem nie naruszonym podczas gdy Rafles porównywał podpis na banknocie z próbkami, które przyniósł ze sobą w tym celu. Jest wystarczająco autentyczny, powiedział lewy z nagłym warknięciem i zabójczym spojrzeniem, które przechwyciłem z bliska. Tak to odbieram, odparł Rafles. A teraz wymagam równie autentycznego podpisu na tym małym dokumencie, który jest również częścią twojego zobowiązania mały dokument okazał się być prawdziwym aktem notarialnym, sporządzonym na pergaminie, opatrzonym pieczęcią o nominale dziesięciu szylingów i nazywającym się indenturę, napisanym czternastowiecznymi literami. Tyle widziałem, gdy trzymałem go w ręce więźnia, by go przeczytał. Nielegalny instrument prawny wciąż istnieje, z jego nieuczesanym żargonem o Hereditament i Fee Simple, z jego de desight Daniel Lewy w co drugiej linijce i z jego ostatecznie jasnym postanowieniem, że wspomniana suma 15.000 pozostanie obciążona zabezpieczeniem hereditament z we wspomnianym indenturę. Do upływu jednego roku liczonego od tego letniego dnia w tej pustej wieży. Cała sprawa została prawidłowo i niewinnie przygotowana przez starą matkę Hubbard, małego adwokata, o którym Rafles wspominał, że był w naszym domu w szkole, na podstawie kopii oryginalnego aktu hipotecznego dostarczonego w równie niewinny sposób przez pana Garlanda. Czasami zastanawiam się, co powiedzieliby ci zacni obywatele, gdyby choć przez chwilę śniło im się, w jakich warunkach i pod jakim przymusem miał zostać podpisany ich akt. Został on jednak podpisany i to z mniejszymi oporami niż można by się spodziewać po tak zagorzałym wojowniku jak Dan Lewy. Ale jego jedyna pozostała droga była oczywiście linią najmniejszego oporu, żadna inna nie pasowałaby do jego pomysłowego odrzucenia oskarżenia o zdradę Raflesa, a tym bardziej do jego wielokrotnych protestów, że zawsze zamierzał wywiązać się ze swojej części umowy. W jego bezpośrednim interesie leżało przekonanie nas o swojej dobrej wierze i do tego momentu mógł sądzić, że mu się to udało. Rafles ukrywał swoją pełną wiedzę na temat dwulicowości tej kreatury, czerpał przyjemność sprowadzenia go od kłamstwa do kłamstwa, a ja cieszyłem się słuchając go prawie tak bardzo, jak teraz cieszyłem się z dylematu, w jakim znalazł się lewy. Albo musi podpisać i wyglądać przyjemnie, albo całkowicie porzucić swoją niewinną postawę, więc wyglądał tak przyjemnie, jak tylko mógł i podpisał kajdanki, bez cienia walki o ich natychmiastowe zdjęcie. A teraz, powiedział lewy, gdy już należycie poświadczyłem jego podpis, myślę, że zasłużyłem na tę małą kroplę mojego własnego szampana. Jeszcze nie do końca. Odparł raflestonem przypominającym cienki lód. Jesteśmy dopiero w punkcie, do którego powinniśmy byli dojść w chwili, gdy przybyłem do twojego domu zeszłej nocy, teraz zrobiłeś pod przymusem to, co wtedy zgodziłeś się zrobić z własnej woli. Lewy położył się z powrotem na pryczy, pogrążony w kłębach niestosownych lambrakinów, z opadniętą szczęką i ognistymi oczami, będącymi mieszanką gniewu i niepokoju. Ale mówiłem ci, że nie byłem sobą zeszłej nocy, jęczał. Powiedziałem, że jest mi bardzo przykro za wszystko, co zrobiłem, ale nie mogę sobie tego przypomnieć. Powtarzam to z głębi serca. Nie wątpię, że tak, powiedział Rafles. Ale to, co zrobiłeś po naszym przybyciu, nie miało nic wspólnego z tym, co już zrobiłeś. Był to tylko ostatni z tych aktów zdrady za które wciąż jesteś sądzone, więzień na pryczy. Ale myślałem, że wyjaśniłem całą resztę, zawołał więzień w bezsilnej wściekłości i rozczarowaniu. Wyjaśniłeś, powiedział Rafles, w tym sensie, że twoja perfidia stała się jeszcze bardziej oczywista niż wcześniej. Panie Lewy. Znam każdy twój ruch, a gra toczy się dłużej niż ci się wydaje, nie zdobędziesz punktu. Opowiadając kłamstwa, które przeczą sobie nawzajem i pogłębiają twoją winę, nie masz nic lepszego do powiedzenia, dlaczego wyrok sądu nie powinien zostać wydany na ciebie? Ponure milczenie zostało przerwane przez bardziej precyzyjne i stacato powtórzenie pytania, i wtedy, ku mojemu zdumieniu, zobaczyłem, że dolna warga lewy ego drży, a podkrążone powieki drgają z niepokoju. Czułem. Że mnie oszukałeś, wykrztusił, a ja myślałem, że oszukałem ciebie. Brawo, zawołał Rafles. To pierwsza uczciwa rzecz, jaką powiedziałeś, na zachętę powiem ci, że zmniejsza to twoją karę o dwadzieścia 25%. Niemniej jednak zapłacisz grzywnę w wysokości piętnastu funtów za swój ostatni mały wysiłek zdrady stanu. Choć nie byłem nieprzygotowany na takie ultimatum. Muszę przyznać, że wysłuchałem go z przerażeniem. To ostatnie żądanie nie spotkało się z moją aprobatą z różnych powodów, z których niektóre były równie niegodne, jak ono samo, i postanowiłem porozmawiać z raflesem, zanim będzie za późno. W międzyczasie ukrywałem swoje uczucia najlepiej jak potrafiłem i podziwiałem ducha, z jakim Danle wyraził swoje. Najpierw zobaczę cię przeklętego, zawołał. To szantaż. Gwine powiedział Rafles za obrazę sądu. I ku mojemu zaskoczeniu, a właściwie ku mojemu rozczarowaniu, nasz jeńiec szybko upadł, skomląc, jęcząc, zgrzytając zębami i ściskając czerwoną chorągiew z zamkniętymi oczami i zniekształconą twarzą tak bardzo, jakby miał dostać ataku. Że złapałem pół butelki szampana i na skinienie raflesa zacząłem zdejmować linkę. Nie przecinaj jeszcze sznurka, dodał jednak, spoglądając na lewy ego, który natychmiast otworzył oczy. Zapłacę, wyszeptał słabo, ale ochoczo. To mi dobrze zrobi. Obiecuję, że zapłacę. Dobrze, powiedział rafles. Oto twoja własna książeczka czekowa z twojego pokoju, a tu jest moje wieczne pióro. Nie uwierzysz mi na słowo? Wystarczy, że muszę wziąć twój czek, to powinna być twarda gotówka. Tak będzie, Rafles. Jeśli pójdziesz ze mną do mojego biura śmiem twierdzić. W takim razie, do mojego banku wolę iść sam. Uprzejmie proszę o wystawienie czeku otwartego, płatnego na okaziciela. Wieczne pióro znajdowało się nad książeczką czekową, ale tylko dlatego, że włożyłem je w palce lewego i trzymałem pod nimi książeczkę czekową. A jeśli odmówię? zapytał z ostatnim przebłyskiem swojego rodzimego ducha. Pożegnamy się i damy ci czas do wieczora. Cały dzień na wezwanie pomocy mruknął lewy, ale tylko do siebie. Wiesz może, gdzie jesteś? zapytał go Raffles. Nie, ale mogę się dowiedzieć. Gdybyś już wiedział, wiedziałbyś również, że możesz dzwonić, dopóki nie będziesz czarny na twarzy, ale aby utrzymać cię w błogiej nieświadomości, będziesz związany o wiele bezpieczniej niż obecnie, aby oszczędzić twój biedny głos. Zostaniesz również bardzo dokładnie zakneblowany. Lewy nie zwrócił uwagi ani na groźbę, ani na żart. A jeśli się poddam i podpiszę? powiedział po chwili Pozostaniesz dokładnie taki, jaki jesteś, a jeden z nas dotrzyma ci towarzystwa, podczas gdy drugi pojedzie do miasta zrealizować czek. Nie możesz oczekiwać, że dam ci szansę na jego zatrzymanie. Ponownie wydało mi się to twardym warunkiem, a nawet rozważnym, jeśli spojrzeć na to z naszego punktu widzenia. Mimo to nawet mnie to zaskoczyło i spodziewałem się, że lewy wyrzuci pióro z obrzydzeniem. On jednak zrównoważył je, jakby również bardzo uważnie rozważał dwie alternatywy w swoim umyśle, a podczas swoich rozważań jego przekrwione oczy wędrowały od raflesa do mnie i z powrotem do raflesa. Jednym słowem, Ostatnia perspektywa wydawała się mniej niepokoić pana Lewego niż z oczywistych powodów mnie. Z pewnością było to dla niego mniejsze zło, i jako takie zdawał się je akceptować, gdy w końcu wypisał czek na piętnaście setek gwinei, na które nalegał Rafles, i podpisał go, po czym opadł z powrotem, jakby wyczerpany wysiłkiem. Rafles był teraz tak dobry, jak jego słowo jeśli chodzi o szampana, Kieliszek po kieliszku wlewał cały kufel do kubka należącego do jego kolby, a kieliszek po kieliszku nasz więzień wyrzucał go, ale z zamkniętymi oczami, jak majaczący inwalida, a pod koniec z głową tak ciężką, że rafles musiał podnieść ją ze zwiniętej flagi, chociaż obrzydliwe szpony wciąż drgały po więcej. Przyznaję, że był to niemiły proces, ale czym był kufel, jak powiedział rafles? W każdym razie mogłem go przekonać, że te mikstury nie były hokus pokus, a rafles szepnął to samo w odniesieniu do flaszki, którą wręczył mi wraz z rewolwerem lewego na czele drewnianych schodów. Schodzę na dół, powiedziałem, żeby zamienić z tobą słówko w pokoju na dole. Rafles spojrzał na mnie szeroko otwartymi oczami, potem uważniej na czerwone powieki lewego, a w końcu na swój zegarek. Dobrze, bany, ale za minutę muszę się zbierać do pociągu. O 9.24 będę w banku przed 11, a wrócę tu o pierwszej lub drugiej. Po co w ogóle iść do banku? Zapytałem bez ogródek w dolnym pokoju. Żeby zrealizować jego czek, zanim będzie miał szansę go zatrzymać. Chcesz pójść zamiast mnie, bany? Nie, dziękuję. Cóż, nie przejmuj się tym, masz lepszą posadę z tych dwóch, być może łagodniejszą. Nieskończenie, bany ze starym ptakiem pełnym własnego szampana i jego własnym rewolwerem w twojej kieszeni lub dłoni. Najgorsze, co może zrobić, to zacząć krzyczeć, a naprawdę wierzę, że nikt by go nie usłyszał, gdyby to zrobił. Ogrodnicy zawsze pracują po drugiej stronie głównej drogi. Jedynym zagrożeniem jest przepływająca łódź, ale wątpię, czy nawet oni by go usłyszeli. Moja kwatera jest w porządku, powiedziałem dzielnie. To twoja mnie martwi. Moja zawołał Rafles, śmiejąc się niemal wesoło. Mój drogi, dobrej bany, możesz być spokojny o mój mały kawałek. Oczywiście w banku trzeba będzie trochę popracować. Nie twierdzę. Że to prosta rola, ale zaufaj mi, że zagram to z głową. Rafles, powiedziałem niskim głosem, który mógł drżeć: To wcale nie jest rola dla ciebie. Nie chodzi mi o tę drobnostkę w banku. Mam na myśli całą tę szantażującą część biznesu. To do ciebie niepodobne, Rafles. To psuje całą sprawę. Wyrzuciłem to z siebie bez zająknięcia. Ale jak dotąd Rafles mnie nie zniechęcił. Na jego twarzy pojawił się wyraz, który sprawił, że pomyślałem nawet, że w głębi serca się ze mną zgadza. Obie stwardniały, gdy się nad tym zastanawiał. To lewy zepsuł całą sprawę, powiedział w końcu z uporem. Cały czas mnie oszukiwał i musi za to zapłacić. Ale ty nigdy nie chciałeś nic z nim zrobić, a J. Teraz już tak i powiedziałem ci dlaczego. Dlaczego miałbym tego nie zrobić? Ponieważ to nie jest twoja gra, zawołałem z całą mocą perswazji. Ponieważ Dan Lewy sam by to zrobił, to jego gra, w porządku, to po prostu sprowadza cię do jego poziomu. Ale przerwał mi spojrzeniem, i to nie takim, jakim często obdarzał mnie Rafles. Nie było moim nowym wyczynem rozzłościć go, pogardliwie, gorzko cynicznie czy sarkastycznie. To jednak było spojrzenie pełne bólu, a nawet wstydu, jakby nagle ujrzał siebie w nowym, wyjątkowo niemiłym świetle. Do dna, wykrzyknął z ironią, która nie była dla mnie. Jakby istniał niższy poziom niż mój. Wiesz, bany, czasami myślę, że mój zmysł moralny przewyższa twój. Mogłam się roześmiać, ale humor, który był solą jego charakteru, zdawał się nagle zniknąć z raflesa. Wiem, kim jestem, powiedział, ale obawiam się, że stajesz się beznadziejnym czcicielem złoczyńców. Nie chodzi mi o złoczyńce, odpowiedziałem, mając na myśli każde słowo. To sportowiec stoi za złoczyńcą, o czym doskonale wiesz. Ja lepiej znam złoczyńcę stojącego za sportowcem, odpowiedział Rafles, śmiejąc się. Gdy najmniej się tego spodziewałem. Ale w ten sposób zupełnie zapominasz o jego istnieniu. Nie zdziwiłbym się, gdybyś pewnego dnia zrobił ze mnie bohatera i kazał mi oddać wapno palone. Niech to ci przypomni, jaki zawsze byłem i będę do końca. Wziął mnie za rękę, jak miałam nadzieję. W odpowiedzi na mój apel do lepszych uczuć, które, jak wiedziałam, udało mi się w nim wzbudzić. Ale pożegnał się ze mną tylko złośliwie, po czym zbiegł po spiralnych schodach, zostawiając mnie, bym słuchał. Dopóki nie zgubię jego pierzastych kroków u podnóża wieży, a następnie stanął na straży mojego uwiązanego, skutego kajdankami, sennego, a jednak zawsze groźnego więźnia na szczycie. Rozdział szesnasty Strażnik i strażniczka Dobrze pamiętam, jak niechętnie postawiłem stopę na drewnianych schodach, rzucając ostatnie i nieco przeciągające się spojrzenie na kurz i bruty dolnej komnaty, jak ktoś, kto nie wiedział, co może się wydarzyć, zanim znów ją zobaczy. Plama czerwonej jody na umywalce, ziarnisty osad w wannie, zacieki na wszystkich kranach. Nieprzyjemne zmętnienie okien to jedne z błahostek, które w jakiś sposób odcisnęły się na moim umyśle. Jedno z okien było otwarte u góry, było otwarte tak długo, że otwór był zasłonięty pajęczynami na każdym krańcu, ale między nimi miałem dość przejmujący obraz tamizy, kiedy szedłem na górę. Była to tylko kręta perspektywa rozświetlonych słońcem fal, migoczących między zalesionymi ogrodami i otwartymi łąkami, Rybak lub dwóch na ścieżce holowniczej, kajak w połowie strumienia, smukły kościół wieńczący wszystko na tle nieba. Ale w takim otoczeniu było to jak błysk magicznej latarni w węglarni. I bardzo nie chciałem zamienić tego słonecznego spojrzenia na nieokreśloną perspektywę osoby mojego więźnia z bliska. Jednak pierwszy etap mojego czuwania okazał się na tyle przyjemny, że mogłem być spokojny o resztę. Dan Lewy nie otworzył ani ust, ani oczu, gdy się zbliżyłem, lecz leżał na plecach z czerwonym sztandarem podciągniętym pod brodę i spokojnym wyrazem głębokiego zapomnienia. Pamiętam, że dobrze mu się przyjrzałem i pomyślałem, że jego twarz znacznie się poprawiła w stanie spoczynku, że po śmierci może wyglądać dobrze czoło było wyższe i szersze niż mi się wydawało, grube wargi były teraz wystarczająco jędrne, ale zamknięcie podstępnych małych oczu było największym zyskiem ze wszystkich. Ogólnie rzecz biorąc, twarz była nie tylko lepsza, ale i silniejsza niż przez cały ranek, zdecydowanie bardziej groźna. Ale mężczyzna zasnął w swoich więzach i zapomniał o nich. Obudziłby się wystarczająco upodlony, jeśli nie miałem środki. By sprowadzić go do posłuszeństwa. W międzyczasie nie spieszyłem się z pokazywaniem swojej siły, ale podkradłem się na palcach do szafki i zająłem miejsce na centymetry. Lewy Ani drgnął. Nie wydał z siebie też żadnego dźwięku, a w jakiś sposób spodziewałem się, że będzie chrapał. W istocie mogło to przynieść ulgę, gdyż cisza panująca w wieży szybko zaczęła działać mi na nerwy. Nie była to całkowita cisza, to było i zawsze jest najgorsze. Drewniane schody skrzypiały więcej niż raz. W trzewiach domu rozlegały się małe, słabe i odległe stukoty, jak wysuszony liść lub obluzowane okno. I chociaż nic nie wynikało z żadnego z tych dźwięków, z wyjątkiem nowego okresu napięcia z mojej strony, za każdym razem sprawiały, że skóra na moim czole działała. Potem pamiętam prawdziwy niepokój z powodu niebieskiej butelki która musiała wpaść przez otwarte okno tuż poniżej, ponieważ nagle brzęczała do mnie i wyglądała, jakby zaatakowała lewego na miejscu. Jakimś cudem udało mi się go zabić przy mniejszym hałasie, niż robiła sama bestia. Dopiero po tym zdyszanym wyczynie zdałem sobie sprawę, jak bardzo zależało mi na uśpieniu mojego więźnia. A przecież miałem rewolwer, a on leżał skuty kajdankami i związany. W następnej długiej ciszy wyczuliłem się na inny dźwięk, który w istocie słyszałem już od czasu do czasu, tylko po to, by odrzucić go z pamięci jako jedną z oznak obcego życia, które musiało przeniknąć nawet na szczyt mojej wieży. Było to powolne i regularne dudnienie, jakby młota Kowalskiego w odległej kuźni lub jakiejś maszyny słyszalnej tylko wtedy, gdy nie było absolutnie nic innego do usłyszenia. To nie mogło być blisko, bo nie mogłem tego dobrze usłyszeć, chyba że wstrzymałem oddech. Wtedy jednak dźwięk był zawsze obecny, nigdy nie ustawał ani się nie zmieniał, więc w końcu siedziałem i słuchałem go i niczego innego. Nawet nie patrzyłam na lewy ego, gdy zapytał mnie czy wiem, co to jest. Jego głos był spokojny i cywilizowany, ale niewątpliwie sprawił, że podskoczyłam. A to wywołało złośliwy błysk w małych oczach, które wyglądały, jakby studiowały mnie w wolnym czasie. Były może mniej przekrwione niż wcześniej, a masywne rysy spokojne i silne, jak podczas snu lub jego sztucznej podróbki. Myślałem, że śpisz. Warknąłem i wiedziałem lepiej, zanim zdążył się odezwać. Widzisz, ten kufel popu przyniósł mi więcej dumy niż zamierzałem wyjaśnił. Zrobił ze mnie nowego człowieka. Przykro ci to słyszeć. Powinienem był bardziej żałować, że w to uwierzyłem, ale nie powiedziałem tego ani niczego innego. Tępy i odległy rytm powrócił do ucha. Lewy ponownie zapytał, czy wiem, co to jest. Wiesz, zażądałem. Raczej tak, odpowiedział z radosną pewnością. To oczywiście zegar. Jaki zegar? Ten na wieży, nieco niżej, naprzeciwko drogi. Skąd wiesz? zażądałem z niespokojną łatwowiernością. Mój dobry młody człowieku, powiedział dan lewy, znam tarczę tego zegara tak dobrze, jak znam wnętrze tej wieży. Więc wiesz, gdzie jesteś? zawołałem z takim zaskoczeniem, że lewy uśmiechnął się w sposób który sprawił, że poczułem się jak w niewoli. Dlaczego? powiedział. Sprzedałem ostatniego lokatora i prawie sam zająłem ten dom zamiast miejsca, które dostałem. To właśnie przyciągnęło mnie do tej okolicy. Dlaczego wcześniej nie mogłaś powiedzieć nam prawdy? Zażądałem, ale moje ciepło tylko poszerzyło jego uśmiech. Dlaczego miałbym to robić? Czasami opłaca się wyglądać na bardziej zagubionego niż jesteś. W tym przypadku się nie opłaci, powiedziałem przez zaciśnięte zęby. Ale pomimo całej mojej surowości i wszystkich jego więzów, więzień nadal patrzył na mnie z cichym, ale bardzo niepokojącym rozbawieniem. Nie jestem tego taki pewien, zauważył w końcu. Według mnie to się raczej opłaciło, kiedy Rafles poszedł zrealizować mój czaki i zostawił cię, żebyś śmiał na mnie oko. Och, tak, powiedziałem z naciskiem, a moja prawa ręka znalazła pocieszenie w kieszeni marynarki, na kolbie broni starego brutala. Chodziło mi tylko o to, odparł bardziej pojednawczym głosem, że wydajesz mi się bardziej otwarty na rozsądek niż twój błyskawiczny przyjaciel. Nic na to nie odpowiedziałem. Z drugiej strony, kontynuował lewy, jeszcze bardziej świadomie, jakby naprawdę porównywał nas w myślach, z drugiej strony pochylił się, by podnieść to, co upuścił, ty nie podejmujesz tak dużego ryzyka. Rafles podejmuje ich tak wiele, że z pewnością pewnego dnia obaj wylądujecie w pudle, o ile nie zrobił tego tym razem. Osobiście uważam, że tak. Ale nie ma sensu krzyczeć przed wyjściem z lasu zgodziłem się z większą pewnością siebie niż czułem dziwne, że nigdy o tym nie pomyślał mówił dalej mój więzień jakby do siebie o czym pomyślał tylko o zegarze musiał go widzieć wcześniej jeśli to nigdy tego nie zrobiłeś nie mów mi, że to małe porwanie było nagłym pomysłem. Wszystko zostało przemyślane i przeanalizowane, a zegar, jak mówię, widziany. Widziano jak chodzi. A jednak naszemu błyskotliwemu przyjacielowi nigdy nie przyszło do głowy, że zegar trzeba nakręcać raz w tygodniu i równie dobrze można by się dowiedzieć którego dnia. Skąd wiesz, że tego nie zrobił? Bo wygląda na to, że to właśnie ten dzień. Lewy położył się z powrotem na pryczy z wewnętrznym chichotem, który zaczynałem tak dobrze znać, ale nie myślałem, że usłyszę od niego w jego obecnej sytuacji. Zabolało mnie to tym bardziej, że czułem, iż Rafles z pewnością nie usłyszałby tego na moim miejscu. Ale przynajmniej miałem satysfakcję, że stanowczo i profanacyjnie odmówiłem wiary w zeznania więźnia. To był blew. Tak mniej więcej brzmiały moje słowa. To zbyt duży zbieg okoliczności, by mogło być inaczej. Szanse są tylko sześć do jednego, powiedział obojętnie lewy. Jeden z was zbierze je z otwartymi oczami. Szkoda, że drugi czuje się zobowiązany do podążania, zanim masz do pewnej ruiny, ale przypuszczam, że ty najlepiej znasz swój własny interes. W każdym razie. Pochwaliłem się, wiem lepiej, niż dać się nabrać na najbardziej oczywiste kłamstwo, jakie w życiu usłyszałem. Powiedz mi, skąd wiesz o człowieku, który przyszedł nakręcić zegar, a może cię wysłucham? Wiem, bo znam tego człowieka, to mały szkod, przed którym nie ma co uciekać, choć wygląda na twardego jak gwóźdź, co tam z niego jest, powiedział lewy okolicznościowym i bezstronnym tonem który nie mógł nie wzbudzić pewnego przekonania. W każdy wtorek przyjeżdża z Kingston na swoim rowerze, jakiś czas przed lunchem przyjeżdża i sprawdza moje zegary podczas tej samej podróży. Stąd wiem, ale nie musisz mi wierzyć, jeśli nie chcesz. A gdzie dokładnie przychodzi nakręcać ten zegar? Nie widzę tu nic, co mogłoby mieć z tym związek. Nie, powiedział Lewy. Przychodzi nie wyżej niż piętro niżej. Wydawało mi się, że pamiętam coś w rodzaju szafki u szczytu spiralnych schodów, ale to wystarczająco blisko. To znaczy, że go usłyszymy? I on nas, dodał lewy z niewątpliwą determinacją. Niech pan posłucha, panie lewy, powiedziałem, pokazując mu jego własny rewolwer. Jeśli usłyszymy kogokolwiek. Przyłożę to do pańskiej głowy, a jeśli on nas usłyszy, rozwalę panu ten bestialski mózg. Samo poczucie, że jestem być może ostatnią osobą zdolną do takiego czynu, pozwoliło mi wypowiedzieć tę szokującą groźbę głosem na to zasługującym i z miną, jak miałem nadzieję, nie mniej zgodną z prawdą. Było to tym bardziej upokarzające, że Dan Lewy potraktował moją tragedię jak farsę, w rzeczywistości. Jeśli cokolwiek mogło sprawić, że byłem tak zły jak moje słowa, to był to gardłowy śmiech, który mi je powitał. Przepraszam, powiedział, ocierając zaczerwienione oczy brzegiem czerwonej chusty, ale myśl o tym, że puszczasz to, aby zachować ciszę. Dlaczego? To jest tak zabawne, jak cała Twoja próba odegrania zimnokrowistego złoczyńcy. Ty. Odegram go w jakimś celu. Wysyczałem. Jeśli mnie do tego zmusisz. Włożyłem cię zeszłej nocy, pamiętasz, i za dwa pineski zrobię to samo dziś rano. Więc teraz już wiesz. To nie było z zimną krwią, powiedział Lewy, kręcąc głową z boku na bok. To było wtedy, gdy wielu z nas awanturowało się w naszych pucharach. Nie liczę tego. Znajduje się pan w fałszywym położeniu, drogi panie. Nie mam na myśli zeszłej nocy ani dzisiejszego poranka, choć widzę, że nie jest pan bandytą ani szantażystą, i nie dziwiłbym się, gdyby nigdy nie wybaczył pan Raflesowi, że wpuścił pana do tej konkretnej części, tej konkretnej roboty. Ale nie o to mi chodzi. Wdałeś się w łotrostwo, ale sam nim nie jesteś właśnie dlatego jesteś na fałszywej pozycji. On jest szubrawcem, a ty jesteś tylko łobuzem. Widzę to. Ale sędzia tego nie zrobi. Oboje dostaniecie taką samą karę, a w twoim przypadku będzie to tysiąc hańb. Podparł się na łokciu i mówił z zapałem, perswazyjnie, z niemal ojcowską troską. Czułem jednak, że zarówno jego słowa, jak i ich wpływ na mnie są ważone i mierzone z drobiazgową dyskrecją. Zachęcałem go z miną celowo posępną i przygnębioną do celu który przyszedł mi do głowy dopiero wraz ze znaczeniem jego zmienionego tonu. Nic na to nie poradzę, mruknąłem. Muszę teraz przejść przez to wszystko. Dlaczego musisz? zażądał lewy. Zostałeś wciągnięty w robotę, która nie jest twoją sprawą, na zlecenie ludzi, którzy nie są twoimi przyjaciółmi. A robota przerodziła się w poważne przestępstwo, które zostanie odkryte. Zanim będziesz starszy o godzinę. Po co się w to opakować? Nie ma innego wyjścia, odpowiedziałem z nadąsaną rezygnacją. Choć mój puls przyspieszył z niecierpliwości na to, co czułem, że nadejdzie. I wtedy to nadeszło. Dlaczego by się z tego nie wycofać? zasugerował Lewy odważnie, zanim będzie za późno. Jak mogę? Odpowiedziałem, by zachęcić go do złożenia bardziej jednoznacznej propozycji. Najpierw zwalniając mnie, a potem samemu się oczyszczając. Spojrzałem na niego, jakby to był z pewnością pomysł, jakbym rzeczywiście rozważał go wbrew sobie i Raflesowi, a jego zapał podsycił moje pozorne niezdecydowanie. Podniósł skrępowane ręce, błagając mnie, bym zdjęła mu kajdanki, a ja Zamiast powiedzieć mu, że nie mogę tego zrobić, dopóki nie wróci rafles, udałam, że waham się z zupełnie innych powodów. Wszystko w porządku, powiedziałem, ale czy zamierzasz sprawić, że będzie to dla mnie opłacalne? Oczywiście, zawołał. Daj mi moją książeczkę czekową z mojej własnej kieszeni, gdzie byłeś na tyle dobry, by ją schować, zanim ten łajdak odszedł a wypiszę ci jeden czek na sto złotych teraz, a drugi na kolejne sto, zanim opuszczę tę wieżę. Naprawdę? Odparłem tymczasowo. Przysięgam, zapewnił i nadal wierzę, że mógł dotrzymać słowa. Teraz jednak wiedziałem, gdzie mnie okłamywał i nadszedł czas, by dać mu to do zrozumienia. Dwieście funtów, powiedziałem, za wolność, którą, jak sam zauważyłeś, Musisz uzyskać za darmo, gdy ten człowiek pojawi się, by nakręcić zegar. Kilkaset funtów za zaoszczędzenie mniej niż kilku godzin. Lewy zmienił kolor, gdy dostrzegł swój błąd, a jego oczy rozbłysły nagłą wściekłością. Poza tym jego opanowanie było mniej godne podziwu niż przytomność umysłu. Nie chodziło o oszczędność czasu, powiedział, ale o zachowanie twarzy w sąsiedztwie. Znany pożyczkodawca, znaleziony związany i skuty w pustym domu To oznacza pierwszy śmiech moim kosztem, niezależnie od tego, kto będzie śmiał się ostatni. Ale masz rację to nie było warte dwustu złotych suwerenów. Niech się śmieją. W każdym razie ty i twój błyskotliwy przyjaciel będziecie się śmiać z niewłaściwej strony ust, zanim skończy się dzień. Więc to już wszystko i lepiej zacznij zbierać się na odwagę, jeśli pragniesz mnie załatwić. Chciałem dać Ci kolejną szansę w życiu, ale na Boga nie zrobiłbym tego teraz, gdybyś miał paść na kolana. Biorąc pod uwagę, że on był związany, a ja wolny, że ja byłem mu zbrojony, a on bezbronny, w obrazie mnie klęczącego przed nim było być może więcej humoru, niż widział to więzień. Nie żebym sam od razu to dostrzegł. Byłem zbyt zajęty zastanawianiem się, czy w jego opowieści o nakręcaniu zegara może być coś na rzeczy. Z pewnością było to sprzeczne z dużą łapówką oferowaną za jego natychmiastową wolność, ale to było coś więcej niż zwykła zręczność, że pożyczkodawca pogodził te dwie rzeczy. Na jego miejscu nie mniej zależałoby mi na utrzymaniu mojego upokarzającego doświadczenia w tajemnicy przed światem, z jego środkami mógłbym sobie wyobrazić, że jestem gotów zapłacić równie drogo za taką tajemnicę. Z drugiej strony, jeśli jego zamiarem było zatrzymanie ogromnego czeku już przekazanego Raflesowi, to rzeczywiście nie było czasu do stracenia, a jedynym zaskoczeniem było to, że le wyczekał tak długo, zanim się do mnie odezwał. Raflesa nie było już bardzo długo, jak mi się wydawało, ale mój zegarek się skończył, a zegar na wieży nie bił. Dlaczego w ogóle go nakręcali, było dla mnie zagadką, ale teraz, gdy Dan Lewy znów leżał nieruchomo, z zaciętymi zębami i nieubłaganym wzrokiem, słyszałem, jak wybija sekundy bardziej niż kiedykolwiek, jak odległy młotkowalski, a sześćdziesiąt z nich odliczyłem do minuty o tak złowieszczym czasie trwania, że to. Co wydawało mi się wieloma godzinami, mogło z łatwością być krótsze niż jedna. Wiedziałem tylko, że słońce, które na początku wlewało się przez jedną dziurę w porcie i wylewało przez drugą, które kąpało więźnia w jego pryczy w czasie jego procesu przed traflesem, teraz wieńczyło mnie ogniem, jeśli siedziałem na szafce, i sprawiało, że jego lakier był lepki, jeśli tego nie robiłem. Atmosfera tego miejsca szybko stawała się nie do zniesienia ze względu na niezdrowy upał i kwaśną stagnację. Usiadłem w rękawach koszuli na szczycie schodów, gdzie można było zaczerpnąć powietrza, które wpadało przez otwarte okno poniżej. Lewy zrzucił z siebie szkarłatną narzutę z nagłą przysięgą, która musiała być jedynym odgłosem w wieży przez co najmniej godzinę, przez resztę czasu leżał z zaciśniętymi pięściami na piersi. Z wściekłym wzrokiem utkwionym w szczycie pryczy i czymś w całym człowieku, co zmuszony byłem obserwować czymś niezłomnym i intensywnie czujnym, osobliwą sugestią tlącego się ognia w punkcie skoku w płomień. W głębi serca bałem się tego człowieka. Równie dobrze mogę przyznać to szczerze. Nie chodziło o to, że był dwa razy większy ode mnie, bo miałem podobną przewagę w kwestii lat. Nie chodziło o to, że miałem jakikolwiek powód, by nie ufać sile jego więzów lub skuteczności posiadanej przeze mnie broni. To była kwestia osobowości, a nie materialnej przewagi lub niekorzyści, czy w ogóle fizycznego strachu. Po prostu duch tego człowieka dominował nad moim Czułem, że moje ciało i krew w każdej chwili dadzą z siebie wszystko tak, jak mogły, biorąc po to uwagę szanse, które były po mojej stronie. Nie zmniejszało to jednak poczucia subtelnej i zasadniczej niższości, które rosło w moich nerwach z każdą minutą tego niekończącego się poranka i sprawiało, że tęskniłem za ulgą w fizycznej rywalizacji nawet na równych warunkach. Mogłem uwolnić starego łotra i wyrzucić jego rewolwer przez okno, a potem powiedzieć mu Chodź. Twoja waga przeciwko mojemu wiekowi i niech diabli wezmą gorszego człowieka. Zamiast tego musiałem siedzieć, patrząc na niego, by zamaskować swoje skrupuły. Po długich rozmyślaniach nad rodzajem konfliktu, który nigdy nie mógł się wydarzyć, w końcu doszło do konfliktu mniej heroicznego, ale nie mniej desperackiego, zanim w ogóle był czas na myślenie. Lewy podniósł głowę, bardzo nieznacznie, ale wystarczająco, by wzbudzić moją czujność. Widziałem, że nasłuchuje. Ja też słuchałem. A na dole, w głębi wieży, usłyszałem, lub wydawało mi się, że usłyszałem, krok jak piórko, a po kilku chwilach kolejny. Ale spędziłem te chwile na instynktownym wpatrywaniu się w dół schodów, to najmniejszy grzech od kajdanek sprowadził mój wzrok jak błyskawica z powrotem na prycze, a tam był lewy z pustymi dłońmi przy ustach i szeroko otwartymi ustami do ryku, który moje własne dłonie zdusiły w jego gardle. Rzeczywiście, znów rzuciłem się na niego jak diabeł i przez chwilę cieszyłem się haniebną przewagą. Nie mogło to trwać dłużej. Brutal najpierw ugryzał mnie w rękę, także do dziś noszę jego ślady, potem własnymi rękami chwycił mnie za gardło i myślałem, że nadeszły moje ostatnie chwile. Ściskał tak mocno, że myślałem, że moja tchawica pęknie, że moje oczy opuszczą swoje gniazda. To był ścisk goryla któremu towarzyszyła fala przekleństw i grymas diabła wcielonego. Wszystkie moje marzenia o równej walce nie przygotowały mnie na nadludzką siłę z jego strony i taką całkowitą bezsilność z mojej. Próbowałem wyrwać się z jego morderczego uścisku i omal nie spadłem na szczyt pryczy. Rzuciłem się w bok, a on wyszedł za mną, zrywając kołek, do którego przywiązane były jego kajdanki. To tylko dało mu lepszy chwyt na moim gardle i nie rozluźnił go ani na chwilę, szamocząc się na nogach, gdy ja zataczałem się na swoich, ponieważ tylko dzięki nim był teraz przymocowany do poręczy. W międzyczasie szukałem w pustej kieszeni jego rewolweru, który wypadł, gdy szamotaliśmy się na podłodze. Dostrzegłem go teraz moimi gałkami ocznymi, kopnięty przez nasze szurające stopy. Próbowałem po niego zanurkować. Ale lewy też go zobaczył i kopnął go przez balustradę, nie rozluźniając morderczego uścisku. Mógłbym potem przesiąc, że słyszałem, jak broń upada z łoskotem na drewniane schody. Ale to, co wciąż pamiętam najwyraźniej i czuję gorąco na twarzy, to ciężki oddech, który po kilku pierwszych sekundach nie został przerwany ani jedną sylabą. To było brutalne spotkanie, nie krótkie i ostre jak to z nocy ale strasznie przeciągające się brutalność nie byłaby najmniej po jednej stronie nie będę też udawał że dostałem więcej niż to co mi się należało za porażkę która groziła mi śmiercią ani na chwilę mój wróg nie rozluźnił swojego śmiertelnego uścisku a teraz trzymał mnie opartego o balustradę a moją jedyną nadzieją było to że ustąpią one pod naszym wspólnym ciężarem i wyrzucą nas obu do pokoju poniżej to byłoby lepsze niż powolne dławienie, nawet jeśli byłaby to tylko lepsza śmierć. Innej szansy nie było i właśnie próbowałem się rzucić, dziko bijąc powietrze obiema rękami, gdy jedna z nich zamknęła się na kolbie rewolweru, który, jak sądziłem, został wyrzucony do pokoju poniżej. Byłem zbyt oszołomiony, by zdać sobie sprawę z cudu, który się wydarzył. Ale nie byłem zbyt daleko, by użyć tego rewolweru i użyć go tak, jak zrobiłbym to po chłodnej refleksji. Wepchnąłem go pod pachę przeciwnika i wystrzeliłem w przestrzeń. Raport był ogłuszający. Spełnił swoje zadanie. Lewy puścił mnie i cofnął się, jakbym naprawdę go postrzelił. W tym samym momencie wymierzyłem mu broń w twarz. Próbowałeś mnie zastrzelić. Próbowałeś mnie zastrzelić, wydusił z siebie dwa razy przez zszokowaną maskę. Nie, nie próbowałem, dyszałem. Próbowałem cię przestraszyć i to mi się udało, ale zastrzeleć cię jak psa, jeśli nie wrócisz do swojej budy i nie położysz się. Usiadł na pryczy i sapnął. Nie walczył już więcej. Jego usta były sine. Schowałem pistolet z powrotem do kieszeni i w nagłej panice wycofałem swoją groźbę. Proszę, to będzie twoja wina, jeśli jeszcze raz go zobaczysz. Obiecałem mu wzdyszanym zdenerwowaniu, które tylko dorównywało jego własnemu. Ale prawie mnie udusiłeś. A teraz jesteśmy piękną parą. Jego ręce chwyciły krawędź pryczy, a on oparł na nich swój ciężar. Oddychając bardzo ciężko. Mógł to być atak astmy lub poważniejszy atak, ale był to przypadek, który wymagał zastosowania środków pobudzających i w ostatniej chwili przypomniałem sobie o flaszce, którą zostawił mi Rafles. Nalanie sporej porcji zajęło kilka sekund, a Daniel lewy zdążył wylać surowy spirytus jak wodę. Błagał o więcej, zanim zdążyłem sobie pomóc. W końcu dałem mu więcej. Bo z niej ulgą obserwowałem, jak ołowiany odcień znika ze zwiotczałej twarzy, a ciężki oddech stopniowo ustępuje, nawet jeśli oznaczało to wznowienie naszych desperackich działań wojennych. Ale to wszystko się skończyło. Mężczyzna był wstrząśnięty do głębi swoją całkowicie uzasadnioną próbą zniszczenia mnie. Wyglądał okropnie staro i ochydnie, gdy z własnej woli wrócił na prycze. Tam, gdy uległem jego dalszym błaganiom, a flaszka była pusta, zapadł w końcu w sen tak prawdziwy, jak nie był poprzedni, a ja wciąż czuwałem nad biednym diabłem, odganiając od niego muchy, a czasem wachlując go chorągiewką, być może nie z pobudek humanitarnych, ale po to, by uciszyć go tak długo, jak to możliwe, gdy rafles powrócił, by oświetlić obraz niczym złowrogi promień słońca. Rafles miał swoje własne przygody w mieście i wkrótce poczułem wdzięczność, że nie poszedłem na górę zamiast niego. Wyglądało na to, że od początku przewidywał możliwość kłopotów w banku z powodu dużego i całkowicie otwartego czeku. Poszedł więc najpierw do studia w Chelsea, w którym grał malarza, który nigdy nie malował, ale trzymał całą szafę przebrań dla modelek, których nigdy nie zatrudniał. Stamtąd wydał przy tej okazji żywy wizerunek znanego w mieście wojskowego, który był również dobrze znany jako klient Danalewiego. Rafles powiedział, że kasjer wpatrywał się w niego, ale czek został zrealizowany bez słowa. Niefortunne było to, że wracając do swojej taksówki spotkał znajomego zarówno swojego, jak i rozrzutnego żołnierza, i najwyraźniej został powitany w tym drugim charakterze. To był bardzo trudny moment, bany. Musiałem powiedzieć, że zaszła jakaś pomyłka, i musiałem pamiętać, by powiedzieć to w sposób równie niepodobny do mojego, jak i drugiego żebraka. Ale wszystko dobre, co się dobrze kończy, a jeśli zrobisz dokładnie to, co ci powiem? Myślę, że możemy sobie pochlebiać, że szczęśliwy koniec jest wreszcie w zasięgu wzroku. Co mam teraz zrobić? Zapytałem z pewnym niepokojem. Wynoś się stąd, bany, i czekaj na mnie w mieście. Dobrze się spisałeś, staruszku, podobnie jak ja w mojej części gry. Wszystko jest w porządku, aż do tych piętnastu setek gwinei, które są teraz ukryte przy mojej osobie w gotówce tak twardej, jak tylko mogę. Widziałem się ze starym Garlandem i oddałem mu jego weksel wraz ze zobowiązaniem lewego dotyczącym hipoteki. To była dość trudna rozmowa, jak sam rozumiesz, ale nie mogłem przestać się zastanawiać, co powiedziałby ten biedny staruszek, gdyby mu się śniło, jaką presję wywierałem w jego imieniu. Cóż, teraz wszystko się skończyło, z wyjątkiem kilku naszych wyjść z tej ukradkowej sceny. Nie mogę zrobić swojego bez naszego śpiącego partnera, ale naprawdę uprościłabyś sprawę, Bany, nie czekając na nas. Wiele przemawiało za takim postępowaniem, choć było ono trochę sprzeczne z moimi przekonaniami. Rafles przebrał się i wykąpał w mieście, nie mówiąc już o obiedzie. W tym czasie byłem nieopisanie brudny i rozczochrany, a poza tym czułem się dość głodny teraz, gdy ulga psychiczna pozwalała pomyśleć o niższym człowieku. Rafles przewidział moje położenie i przygotował dla mnie ucieczkę frontowymi drzwiami w biały dzień. Nie muszę przytaczać skomplikowanej historii, którą opowiedział dozorcy po drugiej stronie ulicy, ale pożyczył klucze oto ogrodnika jako prawdopodobny nabywca nieruchomości, który miał spotkać się ze swoim budowniczym i przyjacielem biznesowym w domu w ciągu popołudnia. Ja miałem być budowniczym i w tym charakterze przekazać ogrodnikowi pomysłową wiadomość, obliczoną na pozostawienie Raflesa i Lewego w nieprzerwanym posiadaniu aż do mojego powrotu. I oczywiście miałem nigdy nie wracać. Cała ta sprawa wydawała mi się bardzo subtelnym środkiem do znacznie prostszego celu niż ten, który osiągnęliśmy ukradkiem poprzedniej nocy. Ale to był cały rafles i ostatecznie zgodziłem się, rozumiejąc, że spotkamy się ponownie w Albany o siódmej, przygotowując się do kolacji gdzieś w celu ostatecznego uczczenia całej sprawy. Ale wiele miało się wydarzyć przed siódmą i zaczęło się dziać. Strząsnąłem z nóg kusz tej opuszczonej wieży, bo jedna z nich nadepnęła na coś w najciemniejszym punkcie zejścia, a rzecz potoczyła się przed siebie z brzękiem, aż położyła się w świetle na niższym podeście, gdzie ją podniosłem. Niewiele mówiłem Raflesowi o moim dotychczas niewytłumaczalnym doświadczeniu z rewolwerem, kiedy myślałem... Że przeleciał przez balustradę, ale później znalazłem go w dłoni. Rafles powiedział, że rewolwer nie przeszedłby na wylot, że musiałem być prawie nad balustradą, gdy chwyciłem kolbę, gdy wystawała przez balustradę na poziomie podłogi. Powiedział to, podobnie jak wiele innych rzeczy, jakby to kończyło sprawę. Ale to nie był koniec sprawy w moim własnym umyśle, i teraz mogłem mu powiedzieć, jakie było wyjaśnienie. A przynajmniej do jakiego wniosku doszedłem. Miałem ochotę wspiąć się na górę jeszcze raz, żeby go zmylić. Potem przypomniałem sobie, jak bardzo chciał się mnie pozbyć, i z innych powodów postanowiłem pozwolić mu trochę poczekać na swoją niespodziankę. W międzyczasie moje własne plany uległy zmianie. A kiedy dostarczyłem moją skandaliczną wiadomość ogrodnikowi po drugiej stronie ulicy, poszukałem najbliższych sklepów w drodze na najbliższą stację. W jednym ze sklepów kupiłem sobie czysty kołnierzyk, w innym szczoteczkę do zębów. A wszystko, co zrobiłem na stacji, to wykorzystanie moich zakupów w trakcie tak skąpej toalety, na jaką pozwalały toalety. Kilka minut później szukałem drogi do domu którego odnalezienie zajęło mi kolejne 20 lub 25 minut.